Nie wszyscy wiedzą, że równie ważne co 9 miesięcy ciąży są pierwsze sekundy tuż po narodzinach dziecka. Trwa tydzień godnego porodu, w trakcie którego oddziały położnicze organizują warsztaty dla przyszłych rodziców. Ci mogą dowiedzieć się, jak ważny jest pierwszy kontakt z noworodkiem, choć na razie tylko na lalkach. Myślę, że to spotkanie, które było wcześniej, bardzo fajnie podkreśliło, co jest ważne, czyli ten nieprzerwany kontakt skóra do skóry, też takie wsparcie w tym czasie i po prostu bycie z nami i tak patrzenie na nasze potrzeby. To jest pierwszy mój moje pierwsze spotkanie z pani bardzo fajnie o tym opowiadała, więc to, co się dzisiaj dowiedziałem, no to, że jest to po prostu tak bardzo ważne i żeby być zupełnie naturalnym, w 100% po prostu rozluźnić się, usiąść i być tym, kim się jest. Nie psikać się żadnym ładnie pachnącym dezodorantem, nie mieć jakiejś biżuterii, po prostu, żeby dziecko od razu wiedziało, że przychodzi do tego, kim jestem. Położenie noworodka na nagim ciele mamy zaraz po porodzie to korzyści nie tylko dla dziecka, ale również dla niej. Wciąż niewiele kobiet ma świadomość, że pierwsze 2 godziny po przyjściu noworodka na świat są bardzo istotne. Praktyka ta ułatwia karmienie piersią i uruchamia wiele procesów odpowiedzialnych za odporność dziecka. Te kilka pierwszych kropel siary, tego pierwszego pokarmu, to jest znowu działanie przeciwinfekcyjne, to jest też uruchomienie enzymów trawiennych, to jest wspomożenie wzrostu kosmków jelitowych. To są bardzo ważne rzeczy, a dla mamy w kontakcie skóra do skóry uruchamia się znowu wyrzut oksytocyny, która oczywiście, że działała w porodzie, wyzwalała czynność skurczową, ale tutaj ta oksytocyna nadal nam jest potrzebna po to, żeby obkurczała się nadal po porodzie macica i zapobiega to krwotokom poporodowym. Kontakt skóra do skóry został zapisany w standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej i placówki zobowiązane są do jego zapewnienia. Położne podkreślają, że bez względu na to, czy poród odbywa się naturalnie, czy przez cesarskie cięcie, kobiecie nie można tego odmówić, o ile nie istnieją medyczne przeciwwskazania. W takich sytuacjach kangurowa nie przyjmuje tata. Przed porodem kobieta ma prawo sporządzić plan swojego porodu i przekazać go zespołowi medycznemu. Chcielibyśmy zachęcić wszystkie panie, które planują ciążę, które są w ciąży, do odwiedzania naszego oddziału codziennie, a w piątek planujemy taki wielki finał, gdzie powiemy więcej o tym kontakcie poporodowym. Pokażemy prezentację specjalistek Fundacji Rodzić po Ludzku, gdzie panie będą mogły poznać swoje prawa, będą mogły dowiedzieć się więcej, co mogą, jak wygląda ten kontakt po porodzie. Też bardzo chciałabyśmy pokazać, jak to wygląda u nas, jak to wygląda po cesarskim cięciu, bo to jest zawsze troszkę inaczej. Przyszłe mamy będą mogły również wziąć udział w warsztatach z pielęgnacji noworodka, karmienia piersią czy udzielania pierwszej pomocy, ale też porozmawiać z fizjoterapeutą i neurologopedą.